potrzebny jest taki dzień, żeby mówić wszystkim naszym paniom, ile znaczą w naszym życiu, jak dla nas są ważne. No już jestem tego zdania, że każdy dzień to dla kobiety powinien być Dzień Kobiet, to w tym szczególnym międzynarodowym dniu święta wszystkich pań. Dla nich chcemy pokazać, że są najważniejsze w naszym życiu. Że kobiety są najważniejsze, pokazali starostowie Marcin Piwnik i Paweł Niedźwiedź oraz radny miejski Jerzy Żyła. Panowie obdarowali kwiatami i życzeniami płeć piękną. Piękną akcję z okazji Dnia Kobiet przeprowadzili na ulicach Sandomierza i w miejscowym szpitalu. Panowie składali paniom życzenia już kolejny raz. Wszyscy trzej podkreślali, że kobiety są najważniejsze i nie wyobrażają sobie bez nich życia. Bardzo ważny dzień w życiu kobiet, ale również mężczyzn. Chcemy chociaż w tym dniu ten dzień im wynagrodzić. Wiemy, że powinniśmy też, po części robimy to każdego dnia. Kobiety są bardzo ważne w życiu mężczyzn. Są podstawą domu, są naszymi doradcami, służą nam wsparciem, pomocą i są niezwykle kochane wszystkim paniom. Aby Dzień Kobiet trwał każdego dnia. Bądźcie radosne, uśmiechnięte, dbajcie o siebie, wierzcie w swoje siły, bo jesteście dla nas nieocenione, najważniejsze. Jesteście filarem domu, małżeństwa. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pań, i tych małych, i tych dużych. Doceniamy właśnie waszą pracę i takim skromnym kwiatuszkiem dziękujemy za to, że jesteście. Także wszystkiego najlepszego. Panie, które otrzymały kwiaty i życzenia od trzech muszkieterów, były zachwycone i bardzo im wdzięczne za pamięć o ich święcie. No, takie docenienie, że ktoś akurat, no ja jestem, jak to się mówi, nie pierwszej młodości, prawda? Nie osiemnastka, no więc... Ale to chyba tutaj wiek nie gra roli. No chyba wiek nie gra roli, na pewno bym powiedziała. Nie odgrywa, tylko uczucie od środka. Piękny panów zobaczyłam w stylu kwiatami. No, naturalnie szanuje się Dzień Kobiet, pomimo że tam różne takie są zbieżne okoliczności. Ale to jest piękna tradycja, prawda? Panowie mają zajęcie, kupują kwiaty, wręczają panią, prawda? No to jest dla was i dla nas przyjemne. No. Akcja jest super. Bardzo się cieszę. To jest taki, wie pan, symbol tego, że pamiętacie o nas. To nieważne, że to komunistyczne święto, ale sympatyczne. Chwytaj dzień, carpe diem. Cieszę się po prostu, że jestem, że żyję. A bardzo mile zaskoczyli. Tak, oczywiście. Już od partnera dostałam pierwsze życzenia. Ale kwiatuszki od panów, bardzo dziękuję. Dopiero czekam na syna, jak przyjdzie, to mi będzie składał życzenia. Aha, ale taka fajna niespodzianka. No, ty bardzo panu, fajna tak. I dziękuję bardzo. Bardzo miła niespodzianka, nie spodziewałam się tego. Serdecznie dziękuję bardzo za tego kwiatka. Odczułam wielką radość, że dostałam z rąk pana starosty. No i to jest dobry dzień dla mnie. Bardzo miło, miło i sympatycznie, że wszyscy nas pamiętają w tym szczególnym dniu. Tak. No, podobno kobiety powinny mieć swoje święto codziennie, no ale powiedzmy, że ten jeden dzień w roku jest wyjątkowy. Jerzy Strzyż, STV Info.